Uwaga, niniejszy materiał nie jest recenzją. Drugą połowę sierpnia 2023 roku spędziłem na czytaniu książek, no ponieważ pogoda uniemożliwiała mi wychodzenie z domu na dwór, a co dopiero na ćwiczenie na siłowni pod chmurką. Jak nie było praktycznie bezchmurnie, z upałem ponad 30 stopni, to było chłodno i padał deszcz. No, i tak źle, i tak niedobrze. Powiem wam, że kiedyś mi to tak nie przeszkadzało, ale teraz jak człowiek jest im jest starszy, to naprawdę zaczyna to przeszkadzać. I od połowy do końca sierpnia 2023 roku przeczytałem trzy książki, a mianowicie były to Bruno Nrużycki, Mit Marszałka, Legenda J. Piłsudskiego w świetle najnowszych badań. No, drugą książką była Sid Meier, Wspomnienia, oficjalna autobiografia twórcy cywilizacji. No i właśnie tę książkę będziemy teraz omawiać. Oraz Ken Williams, Nie każda bajka dobrze się kończy, Wzlot i upadek Sierra Online. A tą książkę też sobie omówimy. I najlepiej mi się czytało właśnie drugą książkę, czyli Sid Meier, Wspomnienia, oficjalna autobiografia twórcy cywilizacji, no, którą pochłonąłem w dwa popołudnia i którą się postaram przybliżyć w niniejszym materiale. A w następnym sobie właśnie omówimy książkę Kena Williamsa o firmie Sierra Online. No, Sida Meiera graczom komputerowym chyba raczej nie trzeba przedstawiać. To tak jakby, nie wiem, fana kina zapytać, czy w jakim jest, nie wiem, Robert De Niro albo Steven Spielberg. Sid Meier urodził się 24 lutego 1954 roku w kanadyjskim mieście Sarnia w prowincji Ontario i jest on potomkiem szwajcarskich imigrantów. W 1982 roku wraz z Billem Stileyem otworzyli studio Microprose Software, ewentualnie znane po prostu jako Microprose. No, użytkownikom takiego komputera Commodore 64, a zarazem fanom piłki nożnej, to już zapewnie szerzej otworzyły się oczy za sprawą gry Microprose Soccer, w którą też się zagrywałem za dzieciaka. Chociaż w nazwie ma ta gra ma Microprose, to grę tę stworzyło studio Sensible Software. Tak, to Sensible. No. I można powiedzieć, że Microprose Soccer jest starszym bratem Sensible Soccer, nie? A swoją drogą tam też była taka, też były niezłe jazdy Sensible Soccer, nie? Z tego co pamiętam, tam inna firma właśnie chciała, żeby Sensible Soccer zrobiło tę grę i żeby wydała właśnie pod własnym szyldem, ale Sensible Soccer się nie zgodziło, nie? Żeby nie było takiej sytuacji jak z Microprose Soccer. Nie wiem, gdzie to właśnie czytałem. Nie wiem, czy to było w tej książce, czy w jakiejś innej. Już nie pamiętam. Nieważne. No, Sid Meier w tej firmie zajmował się programowaniem, a Bill Stiley zajmował się bardziej marketingiem oraz stroną biznesową firmy. No, w początkowym okresie działania Microprose Sid Meier był głównie znany jako twórca symulatorów lotów, czy też łodzi podwodnych. No, w późniejszym okresie zaczął także robić gry strategiczne i to chyba z tego jest najbardziej znany. No, jego najbardziej znanymi grami są oczywiście Sid Meier's Pirates, czyli Piraci, oraz oczywiście Sid Meier's Civilization, czyli Cywilizacja. Ponadto jego znanymi grami są także Railroad Tycoon, Colonization, Sid Meier's Gettysburg, Sid Meier's Alpha Centauri, czy nawet program muzyczny CPU Bach z 1994 roku. No, w 1996 roku Sid Meier wraz z Jeffem Briggsem opuścili szeregi Microprose i założyli firmę Firaxis Games, o której pierwszą grą był Sid Meier's Gettysburg z 1997 roku. Wkrótce też firma odzyskała prawa do serii Civilization, ale także do innych najważniejszych IP-sów, m.in. do Sid Meier's Pirates, czy też Railroad Tycoon.
Ponadto Firaxis Games wydawało następne części kultowej strategii turowej XCOM, znanej też jako UFO. Też czytając tę książkę odnoszę wrażenie, że Sid Meier był całkowitym przeciwieństwem Kena Williamsa, czyli współzałożyciela Sierry Online. I po książce można wywnioskować, że jest to skromny gość, który lubił programować gry oraz programy użytkowe i dobrze się przy tym bawić. Wystarczyło dać mu biurko i komputer i gość był już w swoim żywiole. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie z tej książki, ale jaki Sid Meier naprawdę jest, nie wiem. Swoje pasje potrafił przelać na ekran komputera i po przeczytaniu tej książki odnoszę takie wrażenie, że nie był tak łasy na pieniądze jak na przykład Ken Williams, ale oczywiście mogę się mylić, to też mogą być tylko pozory, bo też nie wiem jaki jest naprawdę Sid Meier, więc Sid Meier w młodości bardzo interesował się koleją i lubił patrzeć na miniaturowe modele kolejek, stąd też się wziął pomysł na grę Railroad Tycoon, gdzie budowano sieć kolei. Sid Meier także w młodości grał na instrumentach muzycznych i bardzo lubił muzykę, a zwłaszcza Jana Sebastiana Bacha, gdzie w tej książce też poświęca mu jeden rozdział, gdzie właśnie rozkłada muzykę Jana Sebastiana Bacha na czynniki pierwsze. Dlatego też w 1994 roku stworzył program CPU Bach, który między innymi potrafił przy pomocy AI komponować muzykę w czasie rzeczywistym. Nie szkoda, że program ten okazał się niewypałem, gdyż wyprzedzał swoje czasy, ale niestety wczesne karty muzyczne nie były w stanie wydostać odpowiedniego brzmienia. Program ten ukazał się jedynie na konsolę 3DO, jeśli dobrze pamiętam, co też się przyczyniło do fatalnej sprzedaży programu. I w okolicach 2000 roku Sid Meier chciał także zrobić grę o dinozaurach, ale nie wiedział jak się za nią zabrać, jaki to ma być gatunek gry i tym podobne. I też projekt był kilkukrotnie zaczynany od nowa, aż w końcu tam chyba w okolicach 2001 roku został porzucony. I ostatnią grą stworzoną przez Sida Meiera była Cywilizacja 6 z 2016 roku. I powiem wam, że nigdy nie byłem jakimś tam wielkim fanem Sida Meiera ani Microprose. Nie jest mój target, ale naprawdę szanuję i podziwiam geniusz tego człowieka. Wszelkie symulatory lotów czy też łodzi podwodnych na Commodore 64 unikałem jak ognia, bo to były gry skomplikowane. Tym bardziej, że w tamtych czasach praktycznie wszystko szło na pirackich kasetach, a do tych gier w oryginale były dołączane naprawdę instrukcje obsługi w postaci obszernych książeczek, nie? I Microprose wręcz z tego słynęło. Przedkładali jakość nad ilość. Grało się tam troszeczkę na Commodore 64 w piratów, nie? Ale też nigdy jakoś nie byłem wielkim fanem tej gry. I też jakiś czas temu tam sobie pograłem właśnie w remake Piratów, wydany tam chyba na Steamie, na peceta, ale to też nie jest mój content. I też jakimś tam wielkim turbofanem Cywilizacji nie jestem, a też wiem, że ta gra potrafi wciągnąć tak zwany, efekt jeszcze jednej rundy. Jak ktoś grał na przykład w Heroesy 3, to wie o co chodzi, nie? Czy też, nie wiem, tych dwóch pierwszych Falloutów, czy też, nie wiem, Diablo 2. Też jak pojawił się u mnie syndrom jeszcze jednej tury, i nagle się ocknąłem o 4 rano, to nie, odstawiłem tę grę. Naprawdę fajna gra, ale uzależnia i wciąga. A na przykład w taki Railroad Tycoon, gdzie się budowało kolej, to akurat lubiłem grać, nie? I oryginalnie książka ta ukazała się we wrześniu 2020 roku pod tytułem Sid Meier's Memoir, A Life in Computer Games. W Polsce wydaniem tej książki zajęło się wydawnictwo Znak, a sama praca ukazała się w listopadzie 2021 roku. Wersja fizyczna książki składa się z 328 stron,
Przekładem na język polski zajął się pan Jerzy Wołk-Łaniewski, natomiast projektem okładki zajął się pan Sebastian Komorowski-Hoppers. Ja sobie książkę tę kupiłem w postaci e-booka na Woblinku i zajmuje ona podobną liczbę stron co wersja fizyczna. Ale też będę się tak zastanawiał nad kupnem wersji fizycznej tej książki, ale... nie mówcie nic mojej rodzinie. No, sama książka składa się z 25 rozdziałów, tam nie licząc tych wstępów, podziękowań, przypisów i tym podobnych pierdół. W samej książce autor opisuje swoje życie. No, ta książka to jest taka klasyczna autobiografia. Sid Meier opisuje swoje dzieciństwo, zamiłowanie do muzyki, zamiłowanie do kolei oraz do gier komputerowych i też opisuje kulisy powstania swoich pierwszych gier, począwszy od Tic-Tac-Toe z 1975 roku, no, która była kolejną wariacją na temat popularnej gry Kółko i Krzyżyk, ale także, że tak powiem, adaptacje znanych komercyjnych gier i sprzedawanie ich. Na szczęście też żaden moloch się nie zorientował, nie? Aż w końcu założenie własnego studia MicroProse i poznaniu Billa Steeleya w Las Vegas. Sid Meier też w książce opisuje po części proces powstawania gier, trochę uchyla zagrań zakulisowych, czyli tę właśnie otoczkę biznesową oraz marketing. Opisuje wydarzenia ze świata game devu, takie jak na przykład ten krach gier wideo z 1983 roku, no, głupie wojenki na linii Atari Commodore, czy też wykorzystanie tego krachu gier wideo przez Nintendo i wypuszczenie Famicoma, czyli NES-a. Sama książka jest poprawnie napisana, nie zauważyłem chyba ani jednego błędu korekcyjnego w tekście, czy jakieś tam, nie wiem, literówki, czy też spacji. No, w książce zauważyłem jeden błąd logiczny, że Tomb Raider został wydany w 1992 roku, ale wiadomo, że 4 lata później, bo w 96. Ale taki błąd można wybaczyć, nie? Być może w korekcji się nie połapali. No, tekst jest napisany większą czcionką niż autobiografia Kena Williamsa, i pewnie dlatego czyta się tę książkę szybciej. I też podoba mi się tekst na końcu, no nie każdego rozdziału, a mianowicie odblokowałeś osiągnięcie. I tam jest tekst, co niby tam zrobiłeś, nie? To jest oczywiście takie mrugnięcie okiem do durnego systemu osiągnięć ze Steama, Xboxa, czy też tych pucharków Sony PlayStation, nie? I praktycznie każda większa platforma z grami ma tam swój system osiągnięć, którego nienawidzę. Zbędny feature i tyle. Swoją drogą też jest niezła historia wciskania imienia i nazwiska Sida Meiera do tytułów gier. No, wiele gier MicroProse było robionych przez wielu ludzi i sam Sid Meier też nie był bezpośrednim projektantem wielu z nich, ale takim ogólnie głównym projektantem w MicroProse. Ale przy każdej grze też chętnie pomagał, czy to też właśnie wbijaniem kodu, czy jakąś radą. Podczas jednego z zebrań rady nadzorczej firmy udziałowcy trochę się obawiali o te gry i obawiali się klapy finansowej, więc trzeba było wskazać kozła ofiarnego, na którego się zwali winę w przypadku niepowodzenia. No, ciekawe, kogo wytypowano. Cholera, no nie wiem. Może mi pomożecie. Kurczę, już nie pamiętam, jaka to była gra. Jaki to był pierwszy tytuł, nie? Ale na szczęście gra ta odniosła sukces. I to później się przyjęło, tak? Wciskanie do tytułów gier. To Sid Meier's. I podobnie tak było też w przypadku autora powieści Toma Clancy'ego. No, tylko że powieści Toma Clancy'ego rozgrywały się w jednym uniwersum. A też swoją drogą jest taka ciekawostka, że obaj panowie też spotkali się pod koniec lat 80., tam chyba w 1987 roku, jak dobrze pamiętam.
w sprawie ekranizacji książek Toma Clancy'ego. Na początku Sid Meier chciał zrobić grę na podstawie debiutanckiej powieści autora, czyli Polowanie na Czerwony Październik z 1984 roku. Tak się niestety złożyło, że w tym czasie miał powstać hollywoodzki film na podstawie tej powieści. No wiadomo, film z Seanem Connerym i Alekiem Baldwinem w rolach głównych. No niestety już wtedy autora zobowiązywała umowa z innym wydawcą. No niestety musiał odmówić, nie? Ale jako że Tom Clancy był fanem gier Microprose'u, zwłaszcza tych symulatorów łodzi podwodnych, ale podejrzewam, że chętnie by przyjął tą propozycję bez zająknięcia, ponieważ Tom Clancy był fanem symulatorów gier Microprose'u. Ale za to zaproponował ekranizację powieści Czerwony Sztorm, czyli Red Storm Rising z 1986 roku, którą Microprose ostatecznie wydało 2 lata później. No już tak podsumowując i na sam koniec chciałbym powiedzieć, że jestem mile zaskoczony tą książką i też nie spodziewałem się, że ta książka aż tak mi, że tak powiem, podejdzie. Spodziewałem się takiej nudnej autobiografii Sida Meiera, pogadanki o procesie powstawania gier, powstawania Microprose, Pirates oraz Cywilizacji oraz innych gier. I też wyobrażałem sobie Sida Meiera jako nudziarza, ale chyba wcale tak nie było. Jak powiedziałem na początku, książkę tę pochłonąłem w 2 popołudnia, tak mnie wciągnęła. I szczerze, już większe oczekiwania miałem względem książki Kena Williamsa o historii Sierra Online. Niestety na tamtej książce się troszeczkę zawiodłem. A po tej autobiografii Sida Meiera spodziewałem się takiego solidnego średniaka, a wyszło wręcz na odwrót. Książkę Kena Williamsa o Sierra Online oceniłem tam chyba na 7 na 10, a książkę Sida Meiera ocenię chyba na 9. I naprawdę nie spodziewałem się tego. Jak dla mnie do tej pory jest to chyba największe pozytywne zaskoczenie roku 2023. I żałuję, że nie sięgnąłem po tę książkę wcześniej. Mogę tę książkę polecić z czystym sumieniem, ale nie wierzcie jakimś tam grafomańskim pseudorecenzjom randoma z netu. Mnie się książka ta podobała, ale wam nie musi.